Witam moi drodzy. Dzisiaj, jak widać, bardzo fajny zielony odcinek, bo dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat roślin do terariów tropikalnych przede wszystkim. Mam tutaj piękne zbiory, które chcę Wam zaprezentować, a to dlatego, że w weekend miałem okazję być na festiwalu roślin we Wrocławiu, słuchajcie, no i nie dało się stamtąd wrócić z pustymi rękoma, w związku z tym tutaj te piękne okazy, które widzicie, będą mieszkać w naszych terariach, ale część też oczywiście będą dalej przeznaczone na sprzedaż, no bo trzeba się dzielić, nie każdy miał okazję pojawić się we Wrocławiu, w związku z tym trochę od nas też można będzie tych roślinek odkupić. A tymczasem słuchajcie, co ja tutaj dla Was przygotowałem, żeby Wam pokazać, co w tych terariach możemy mieć. Ja może na początek, słuchajcie, zaznaczę, taki zrobię wstęp. Słuchajcie, większość tych roślin lubi, słuchajcie, wilgotne środowisko, tak? Czyli dosyć dużą wilgotność w terarium, ale pamiętajcie o tym, żeby korzenie nie były przelewane, czyli lubią, jak spryskujemy terarium, jak jest tam w środku duża wilgotność, natomiast korzenie nie mogą stać stale w wodzie, tak? Czyli nie wszystkie z tych roślin będą tolerowały na przykład bagniste tereny, jak tam możemy mieć u drzewołazów, ale oczywiście wilgotne korzonki muszą być. Słuchajcie, warto zwrócić uwagę na to, że rośliny lubią, jak podłoże jest żyzne, jak podłoże ma dużo składników odżywczych. W związku z tym bardzo często stosujemy w terarium włókno kokosowe jako podłoże i ono jest fajne, bo ono zapewnia dużą wilgotność, łatwość sprzątania, czystość w tym terarium. Natomiast nie wszystkie rośliny na takim podłożu dobrze się czują. W związku z tym dobrze jest, jeżeli już nie bezpośrednio wkładamy do podłoża, to przynajmniej włożyć te nasze piękne rośliny do doniczek, które wypełnimy specjalnym podłożem. Wszystko zależy od tego, jaką roślinkę stosujemy, podłożem dla kwiatów, tak? Jakimś torfem, no cokolwiek to te rośliny będą potrzebowały, bo to zależy od tego, jakie roślinki, a jeżeli oczywiście będziecie potrzebowali fajnej doniczki, która uzupełni ten klimat, to u nas też możecie fajne doniczki zakupić, takie właśnie robione z włókna kokosowego, które świetnie pasują do roślin, świetnie wpasowują się w klimat terariów tropikalnych. Od czego zaczniemy, słuchajcie? Zaczniemy sobie od pięknej rośliny, tak zwanej palmy hawajskiej, która tak naprawdę palmą nie jest, ale tak jest nazywana. Piękna roślina z dużymi liśćmi, słuchajcie, bardzo wytrzymałymi. Roślina, która potrafi rosnąć nawet 2 metry wysokości, w związku z tym do dużego terarium świetnie się nada. Czy tam dla jakiegoś kamelona, słuchajcie, czy dla orzęsków, czy dla innych jaszczurek, które lubią pionowe terraria. Bardzo fajna, bardzo zielona, zobaczcie na te liście, na takim grubym pniu, w związku z tym to jest dość wytrzymała roślinka. Jej rozeta, czyli tutaj te szerokość liści, rozrasta się nawet na szerokość 80 cm. To jest roślina, słuchajcie, która rośnie na klifach, czyli na skałach, można powiedzieć. W związku z tym w podłoże jest bardzo skąpe, tak? Tam jest mało ziemi, dużo skał, więc bardzo musimy pilnować, żeby tutaj te korzenie nie były, nie stały w wodzie. Natomiast same liście potrzebują dużo wilgoci, tak? Ponieważ ta bryza gdzieś tam docierająca do lądu świetnie nawilża rośliny, ale jednak korzenie wczepiają się bardziej w skały niż w podłoże, więc one za dużo wody nie czerpią z tego podłoża. W związku z tym pamiętajcie, żeby nie przemaczać, żeby ta roślinka nie stała w błocie. I fajnie jest właśnie gdzieś tam w środek, czy włożyć jakieś kawałki kamieni, czy keramzyt, tak, żeby to podłoże było takie luźne, przewiewne. To jest pierwsza piękna roślina, wysoka, aż do metra dorastająca. Kolejna z takich większych roślin, słuchajcie, to
monstera. Monstery to piękne roślinki, słuchajcie, rosnące do wysokości nawet 1 metra, ale mogą się też piąć, bo tak naprawdę one się pną nawet do długości 5 metrów, tworząc też takie powietrzne korzenie, które czerpią sobie wodę. To jest bardzo łatwa w uprawie roślina, dość prosta, niewymagająca, można powiedzieć, dla początkujących hodowców, ale jedną rzecz musimy pamiętać, ona nie cierpi przelewania korzeni. Tak? Też musi mieć dość suche korzenie. Roślinkę podlewamy w zasadzie wtedy, kiedy ona zacznie, kiedy podłoże całkowicie wyschnie, wtedy dolewamy troszeczkę wodę i w takim cyklu, jeżeli chcemy sprawdzić, czy to podłoże już przeschło, to słuchajcie, nie trzeba pchać palca gdzieś tam w głąb, bo nie zawsze się to uda, ale wystarczy patyczek na przykład do kawy włożyć do podłoża, wyciągnąć i sprawdzić, czy jest wilgotne, czy nie. Wtedy, kiedy to, ten patyczek będzie suchy, wtedy wiemy, że na nowo trzeba podlać roślinkę. Lubi dużą wilgotność, ale pamiętamy, nie w podłożu. Ta akurat monsterka jest taka bardzo ciekawa, bardzo dziurawa, tak? Piękne. Są różne odmiany monster oczywiście. Duże liście do 50 cm nawet osiągające. Także jest to piękna roślina, dość wytrzymała, też sprawdzi się dla większych roślin czy większych płazów, tak, jakichś tam żab, które lubią coś twardszego, ale tutaj pamiętajcie, jeżeli gdzieś byśmy chcieli ją akurat zastosować w bardziej wilgotnym terrarium, na przykład właśnie u tych płazów, u żabek, to w zasadzie powinniśmy zbudować wyspę dla takiej roślinki, jakąś doniczkę nieprzemakalną, gdzie korzonki będą mogły właśnie stać w suchym miejscu, tak, a cała reszta, faktycznie ta wilgoć, będzie jak najbardziej sprzyjała takiej roślince. Słuchajcie, wszystkie też, trzeba powiedzieć, te rośliny lubią światło, potrzebują światła, w związku z tym może niekoniecznie fajnie się będą sprawdzały przy jaszczurkach tak zwanych nocnych czy zmierzchowych, chyba że zastosujemy właśnie dla nich specjalne oświetlenie dedykowane dla roślin. Takie oświetlenie też można u nas zakupić, jeżeli chcecie, które specjalnie nie wydzielają dużo ciepła, natomiast dają właśnie odpowiednie promieniowanie wspomagające rozrost roślinki. Także też warto o to zadbać. Także to jest druga roślinka monstera. Piękne rośliny, warte na pewno posiadania w terrarium, posiadania w mieszkaniu, nawet na parapecie. Też, żeby ten klimat nie tylko tropikalny w terrarium, ale też roznieść go na całe mieszkanie, żeby było ciekawie. Słuchajcie, kolejne dwie roślinki pnące się pięknie na długie metry, nawet można powiedzieć Scindapsus i Epipremum. To bardzo fajne, bardzo ciekawe rośliny. Właśnie ich charakterystyczną cechą jest to, że to są pnącza, tak? One się rozrastają po całych terrariach. No, chyba najczęściej może właśnie stosowane w terrariach i Scindapsus i Epipremum, bo to są bardzo łatwe, tolerancyjne roślinki. No i przede wszystkim jedna roślina w zasadzie wystarczy, żeby rozrosła się po terrarium, żeby było zielono. One są dosyć wytrzymałe, te liście są dosyć wytrzymałe i ja w zasadzie, a przede wszystkim Epipremium, stosuję we wszystkich terrariach, tak? One świetnie tolerują i półmrok gdzieś tam, czy okresowy brak światła, przesuszenie, przelanie. Oczywiście nie możemy tak gnębić tych roślin, słuchajcie, trzeba o nie dbać, ale jednak tolerują, nie usną wam od razu, więc to jest fajna inwestycja właśnie w tego Scindapsusa i Epipremium. Bardzo wytrzymałe i przy kamelonie się sprawdzą, który gdzieś tam wlezie na tą roślinę, i przy orzęskach, który też oczywiście delikatny nie jest, zaraz się zawinie w tą roślinę, żeby się schować, gwałci niejako tą roślinę, trzeba było powiedzieć. Także te roślinki tutaj do tych naszych celów są idealne, świetne. Lubią zraszanie, słuchajcie, ale znowuż pamiętajmy, żeby korzenie nie stały w wodzie, bo to może im zaszkodzić. Kolejne, słuchajcie, rośliny, które warto mieć, a nawet trzeba mieć, to trzykrotki. Mam tutaj dwie odmiany. Trzykrotki z takimi długimi liśćmi, pięknymi kolorami, z takim fioletem prześwitującym. No i druga trzykrotka, mniejsze listki,
Ojej, ciuś. Tak? Mniejsze, ale gęsta bardzo. Ona mi się tutaj nawet troszeczkę łamie, jak próbuję przełożyć. Troszkę delikatniejsze rośliny, na trzykrotki nie są takie wytrzymałe jak te poprzednie, ale ich ogromną zaletą jest to, że to są jadalne rośliny. W związku z tym możemy te roślinki trzykrotki dawać nawet jaszczurkom do spożycia, czy agamom brodatym, czy tam innym ich jaszczurom, które się odżywiają roślinkami. Żółwiowi na przykład, tak, jako smakołyczek też można dać. Chociaż mi to zawsze jest szkoda. Czasami ktoś u mnie kupuje trzykrotki właśnie, żeby ta agama brodata sobie zjadła. I mi trochę jest żal tych roślinek, bo ich dużo na rynku nie ma. Słuchajcie, to są bardzo łatwe, bardzo pospolite, można powiedzieć, rośliny doniczkowe, które w jakiś dziwny sposób zniknęły właśnie chyba przez to, że były takie popularne. Wyparowały ze sklepów, ciężko je dzisiaj kupić gdziekolwiek. No i my czasami je sprzedajemy, mamy je u siebie też w naszych terariach, one się rozrastają, w związku z tym też je rozsadzamy i później nadwyżki sprzedajemy. No i ktoś je kupuje do tego, żeby zjeść. Ja oczywiście nie bronię Wam tego, ale lepiej byłoby tą roślinę przez jakiś czas podtrzymać właśnie w wilgotnym terarium, w wilgotnym miejscu, żeby ona się rozrosła i tą nadwyżkę jak najbardziej niech sobie nasze gady zjadają. A cała reszta, słuchajcie, no niech pięknie sobie rośnie, czy tam na parapecie, gdzieś tam bardzo ładne roślinki z kolorowymi listeczkami, z zielonymi od góry, bardziej takimi różowymi czy fioletowymi od spodu. Także piękne, piękne rośliny, trzykrotki, bardzo fajne, polecam. Słuchajcie, kolejne dwie roślinki, które też w jakiejś tutaj parze ze sobą pokazuję, to Pilea, jedna i druga, tutaj ta roślinka, tak naprawdę należą do pokrzyw, tak, do grupy roślin zwanych właśnie pokrzywami. Bardzo fajne, szczególnie tutaj ta Pilea zwana pieniążkiem, dlatego że ma takie listeczki bardzo okrągłe, właśnie przypominające nieco pieniążki, właśnie jakieś monety. Wyciągnijmy to z tego worka, zobaczmy sobie. Tutaj ta moja Pilea, ta większa, ma takie piękne, właśnie duże te listeczki i ona się ładnie rozrasta, świetnie nadaje się też do terarium, na przykład z małymi drzewołazami, one sobie tutaj mogą chodzić, skakać po tych listeczkach, krzywdy specjalnie im nie zrobią, tak samo składać na nich skrzek, tak, świetnie się do tego będą nadawać piękne roślinki. Moja tu już wypuszcza nowe płącza, nowe listki. Nie, tak? Więc bardzo ładna. I druga Pilea, taka z mniejszymi listeczkami, bardzo gęsta, też fajnie się rozrastająca Pilea depressa. Nie, to jest też bardzo ciekawa roślinka tropikalna. Są różne odmiany tych Pilei. Ja je lubię, słuchajcie. Są mniejsze te listki i większe te listki w kształcie bardziej serca, w kształcie bardziej takich właśnie pieniążków. Także też warto je sobie w terariach gdzieś tam zachować. Te rośliny, słuchajcie, są bardzo łatwe też w hodowli. Można powiedzieć dla początkujących hodowców roślin, więc warto się o nie gdzieś tam zadbać. Podłoże dość luźne, może być czasami przesuszone, dość takie luźne, także też można je troszeczkę gdzieś tam zmieszać z keramzytem, czy tam czymś innym, drobnymi kamyczkami, tak? Natomiast lubi zraszanie, lubi jak je spryskujemy wodą i to też fajne, w terariach świetnie się sprawdza. To może gęściej tak porosnąć wasze teraria. Tu na środeczku gdzieś tam kładziemy taką roślinkę, pięknie też sobie rosną. Naprawdę bardzo fajne, bardzo łatwe w hodowli pile. Polecam w szczególności, polecam bardzo gorąco. Co my tu mamy? Słuchajcie, taka piękna roślinka, kalisja. Słuchajcie, to jest też jadalna roślina, polecana właśnie dla ptaków i dla gadów, czyli na przykład dla żółwi, właśnie do zjadania. Bardzo też ciekawie rosnąca, gęsta, podobna tutaj jak ta Pilea, podobne ma listeczki, ale właśnie jadalna, bardzo ciekawa kalisia. Tą roślinkę, słuchajcie, warto raz na jakiś czas
przycinać, tak, czy odcinać jakieś suche listeczki. Dzięki temu wzmocnimy już te gałązki, które sobie rosną, będą bardziej wytrzymałe na te nasze zwierzaki, tak, czy tam jakiegoś pajączka wpuścimy w coś takiego, czy nasze jaszczurki mniejsze, jakieś troszkę delikatniejsze, czy żabki, na pewno tak. Słuchajcie, kalisja bardzo fajna, ciekawa, a przede wszystkim właśnie jej ogromną zaletą jest to, że jest jadalna, czyli możemy uzupełnić te nasze trzy kratki na przykład o tego typu roślinki i będą się dobrze zwierzaki czuły w tym towarzystwie. Kolejna roślina to syngonium, a inaczej złoślicha. Słuchajcie, bardzo fajna roślinka z takimi już tutaj trójkątnymi, można powiedzieć, listeczkami, też pięknie rosnąca, zielona, fajnie też ozdabiająca nasze teraria. Też również trzeba uważać, żeby te korzenie nie były przelewane wodą, ale zraszanie od czasu do czasu nie zaszkodzi. Wilgotność średnia lub wyższa też będzie im sprzyjać. Słuchajcie, no światło oczywiście nie mocne, czyli gdzieś tam na parapecie w pełnym słońcu jej nie trzymamy, ale przecież w naszym terarium, nasze teraria też w pełnym słońcu nie trzymamy, w związku z tym to światełko takie rozproszone, docierające z jakiejś żaróweczki właśnie dedykowanej do wzrostu roślin, będzie jej sprzyjać. Dość wytrzymała, też te listki troszeczkę są gęste, trochę są takie silne, dosyć mocne, one się tak łatwo obrywać nie będą, także nawet jeżeli tu jakaś jaszczura wskoczy, schowa się w tych chaszczach, to krzywdy jej nie powinna zrobić. No oczywiście zależy jaka to roślina, jakbyśmy tutaj wpuścili agamę błotą, na przykład dużą taką metrową, no to ona to zadepcze, zniszczy, przy one jak wysoka skaczą, to nic nie oszczędzą, ale już mniejsze orzęski, gargulce, nie wiem, tak, świetnie sobie tutaj będą radzić, czy płaczki, jakbyśmy tu wpuścili, one się w tym pięknie schowają, będą się czuły bezpiecznie, to jest na pewno fajna roślinka, możemy ją sobie porozsadzać, gdzieś tam stworzyć takie małe kłęby, czy klomby małe, tak, także fajnie zielono może to rosnąć. Kolejna roślinka, słuchajcie, Muhlenbeckia, słuchajcie, piękna roślina, takie kłącze, które warto umieszczać wysoko właśnie w terarium, ponieważ ona będzie się rozrastać, powodowała, będzie tworzyła taką firanę zieloną z bardzo wytrzymałymi roślinkami. Słuchajcie, to jest kłącze, ona rośnie nawet do 5 metrów długości, tak? W związku z tym, jeżeli coś takiego wpuścimy sobie do terrarium, to cała roślina pięknie może wam zarosnąć w terrarium. Oj, puści, nie czepiaj się. Także polecam gorąco, też można ją sobie rozsadzać, czy przycinać i próbować ukorzenić gdzieś tam w wodzie. Bardzo ładnie się prezentuje, dość wytrzymała też oczywiście, jeżeli tam gdzieś jaszczura skoczy, te listki są dość mocne, one się tak łatwo nie obrywają, a przede wszystkim te gałązki, które tutaj widzimy, one są też dość mocne i nie będą się tak łatwo zrywały, rozdzielały, tak? I tutaj jaszczura też może na tym sobie siedzieć, czy pająk, czy jakieś inne zwierzątko może pod tym się chować, czy na tym sobie siedzieć. Bardzo ładnie, gęsto rosnąca, jedna taka roślinka w zasadzie wystarczy, żeby całe wasze terrarium zazielenić, pięknie ozdobić, będzie produkowała na pewno fajne powietrze, przerabiała jakieś tam szkodliwe substancje naszego powietrza w tlen, w związku z tym też na pewno przyniesie dużą korzyść naszym zwierzętom, troszkę oczyszczając to powietrze. Warto ją w terrarium gdzieś tam pozyskać, w terrarium ją zastosować, włożyć, naprawdę urocza roślinka. Kolejna, słuchajcie, roślina, którą też bardzo lubię, bardzo wytrzymałe, bardzo mocne, to pachira. Słuchajcie, w zasadzie to takie małe drzewko, które gdzieś tam w terrarium możemy zastosować. Pachiry dorastają nawet do 2 metrów wysokości, słuchajcie. Oczywiście rosną niezbyt szybko, więc jeżeli kupimy sobie tej wielkości gdzieś tam roślinkę,
to nie ma obawy, że zaraz to wyrośnie z terrarium. Troszeczkę sobie ją pohodujemy. Roślina bezpieczna, słuchajcie, nieszkodliwa, nietrująca. Można ją zastosować, zwłaszcza większe roślinki świetnie się sprawdzą już w przypadku kameleona, ale i mniejszych jaszczurek też będzie im świetnie służyć. Moja tu już, ja już ją mam od jakiegoś czasu, tej akurat nie kupiłem na festiwalu, kupiłem ją sobie wcześniej. Możecie też spotkać pachilki, które łączy się z, na przykład w trzy roślinki i robi się z nich taki, z tych pieńków robi się taki warkocz. Też są tak hodowane. Ja mam akurat pojedynczą roślinkę i bardzo się z tego powodu cieszę. Fajna, ładna roślina, lubiąca oczywiście gdzieś tam tą wilgoć naszego terrarium. Słuchajcie, ona rośnie nad brzegiem rzek. Te korzenie często stoją właśnie w wodzie, gdzieś tam w strumieniu. Także aquatica, tak się nazywa ta pachira, właśnie dlatego, że ona uwielbia wodę, w związku z tym ta akurat lepiej się też będzie czuła w terrariach bardziej wilgotnych, gdzie to podłoże jest trochę przelane, tak jak to mamy w przypadku nawet tych naszych drzewołazów, płazów, tak. W związku z tym można ją zastosować. W naturze to są ogromne rośliny, dorastające nawet do 20 metrów, słuchajcie, ale w warunkach terrariowych, naszych domowych, no nie ma co się spodziewać, że urośnie tak dużo. Oczywiście nie ma tak dużo światła, w związku z tym ona też tak rosnąć nie będzie. Mimo wszystko warto ją stosować. Mocna, wytrzymała roślinka. Będziecie ją na pewno kochać, tak samo jak ja ją, słuchajcie, kocham. I została mi jeszcze jedna roślinka do pokazania, czyli kalea. Bardzo też fajna roślina, słuchajcie, z pięknymi listeczkami, takimi długimi, można powiedzieć szablami, nawet bym to nazwał, z ładnym kolorem, takim zielonym, ciemnym, zielonym, jasnym, tak, i dosyć wytrzymałą nóżką, tutaj można tak to nazwać, ładna, kolorowa, ona tak trochę mi wpada też tam w jakiś fiolet, tak można powiedzieć, jak sobie stoi, wytrzymała, też tutaj na to sobie mogą wskoczyć roślinki, nie roślinki, tylko wskoczyć oczywiście nasze zwierzątka, tak, ona rośnie też bardzo wysoka, rozrasta się, czyli w takich kłębuszkach można trzymać, piękna, także też warto ją stosować w terrariach. Pamiętajcie, słuchajcie, o tym, żeby też miała dosyć wilgotność, ją można zraszać, chociaż woda bardzo się ciekawie zachowuje, ponieważ woda nie trzyma się na takich listeczkach, tylko można powiedzieć od razu się odskakuje. Tak? Także tutaj jak spryskacie, ta woda się nie trzyma, tak jak powiedzmy tutaj na tych roślinach, tylko spada, spływa w zasadzie tak jakbyśmy wrzucali na rozgrzaną płytę tą wodę, to ona odskakuje, tak się tutaj na tym zachowuje, ale lubi, słuchajcie, jak jest wilgotno. Oczywiście pamiętać też, żeby korzenie nie były zbyt mocno przelewane, nie tak jak tutaj tą naszą poprzednią roślinkę. I lubi oczywiście słońce, lubi jasne stanowiska, ale też nie bezpośrednio w pełnym słońcu, tylko w naszym terrarium jak najbardziej. Tak się może sprawdzić. Słuchajcie, to wszystkie roślinki, które tu dziś przygotowałem, żeby wam omówić, pokazać, także te nasze terraria mogą być bardzo zielone, bardzo ciekawe. Słuchajcie, zapomniałem jeszcze o jednej roślince, którą bardzo też lubię, uważam, że warto ją stosować, czyli Sansevieria. To jest co prawda sukulent, więc teoretycznie do terrariów tropikalnych nie jest polecana i wręcz nawet ludzie ją odradzają właśnie ze względu na to, że jest to sukulent, ale ja uważam, słuchajcie, że jednak możemy ją stosować, że warto ją stosować, przede wszystkim dlatego, że ma niezwykle twarde, silne liście, które świetnie się właśnie sprawdzają u zwierząt. Ja je stosuję u orzęsków i możecie zobaczyć, jak one sobie pięknie u mnie właśnie wykorzystują te roślinki, tu się świetnie mogą schować. Jeżeli chcemy je zastosować, to musimy pamiętać o tym, żeby tutaj korzenie miały dość sucho, czyli nie przelewamy korzeni, jako dodatek do podłoża stosujemy keramzyt, stosujemy kamyczki czy pokruszone doniczki gliniane, tak? W związku z tym tu musi być na spodzie dosyć sucho,
to troszeczkę możemy spryskiwać. Ta wilgotność, powiedzmy, rzędu tam 60% w terariach wcale im nie zaszkodzi. Także one świetnie sobie też dają radę właśnie w naszych terariach, w szczególności z gekonami orzęsionymi, które lubią tu się schować, wejść. Nawet miałem sytuację, że mi tutaj jajeczka składały właśnie w sansewieriach. Także nie bójcie się też tej rośliny, nie tylko u tych zwierzaków, powiedzmy, pustynnych, tak, gdzie sukulenty lepiej się sprawdzają, ale właśnie w terariach tropikalnych, jeżeli też tą doniczkę troszkę będziemy izolować, te korzenie będziemy izolować, żeby one mocno nie podsiąkały wodą, to sansewierka też bardzo fajnie się będzie sprawdzać, a pamiętajcie, że ona się też fajnie rozrasta, tworzy, czy lubi przede wszystkim, jak korzenie są bardzo zbite, gęste takie, tak, że mają ciasno i tutaj czasami nawet widać, że wychodzi nam ta roślina z doniczki, tak, one lubią coś takiego. Je można w ten sposób rozdzielać właśnie, że rozkładamy na kawałki, tak, jeżeli tutaj się wyrastają nowe kłębuszki takie, to możemy je rozdzielić, ale też możemy przecinać listeczki i takie listeczki też można ukorzeniać, tylko no, lepiej jest rozdzielać, bo wtedy jeżeli ma jakieś ładne kolorki, to ta roślina te kolorki będzie miała zachowane, czyli te na brzegach na przykład żółte takie jaśniejsze plamy, natomiast jeżeli będziemy je rozdzielać ukorzenia z liści, to one stracą już niestety te swoje walory kolorystyczne takie na brzegach. Tak? W związku z tym sansewierię też warto stosować w terariach tropikalnych. Mamy do nich łatwy dostęp, łatwo je kupić. Nie bójcie się naprawdę tych roślinek, a w szczególności właśnie z gekonami orzęsionymi. One świetnie współpracują, dają im schronienie, nie są niszczone przez te nasze zwierzaki. Trudno je zwinąć, gdzieś tam połamać, zniszczyć. Także też je sobie stosujcie u siebie w terariach. Jeśli chcecie coś więcej się na przykład dowiedzieć o roślinach, to bardzo też Wam polecam książkę Terrarium Pawła Czapczyka, gdzie też jest dużo opisanych roślin, które można stosować. Na dzisiaj koniec pięknego odcinka, zielonego odcinka, którego ciągle za mało, można powiedzieć o roślinach ciągle za mało w tym internecie, więc uzupełniamy kolejne braki. To, co tu widzicie, możecie stosować w swoich terariach. Przy niektórych oczywiście roślinkach trzeba uważać, tak, żeby te Wasze zwierzaki ich za dużo nie zjadały. Oczywiście poza tymi, które są jadalnymi, jak trzykrotka, jak tutaj ta nasza roślinka. Ale słuchajcie, jeżeli to sporadycznie jaszczurki Wam gdzieś tam coś ugryzą, tak jak Epipremium, które jest oczywiście rośliną niejadalną, w jakiś tam sposób nawet można powiedzieć trującą, ale trującą wtedy, kiedy by to Wasze zwierzę zeżarło w całości taką roślinę, tak? W związku z tym, no nie wiem, jakby ta agama brodata dorwała się, czy legwan zielony dorwał się całość z jadu, to mogłoby zaszkodzić, ale w zasadzie nawet w takiej ilości, jak tutaj jest, ta ilość nie zaszkodzi Waszemu zwierzakowi. No jakby to całe zostało zjedzone, to tak, że też nie bójcie się wtedy, kiedy to jest sporadycznie podjadane, gdzieś tam dziobnięte, to w ogóle nie może zaszkodzić, Wasze zwierzaki są bezpieczne, natomiast w dużych ilościach, no tak, ale no, rzadko kiedy te Wasze zwierzaki, nie wiem, kamaleon czasami skubnie, tak, to nie ma problemu, tak, tu się krzywda nie stanie, nie są to jakoś bardzo mocno trujące rośliny, które by od razu załatwiły zwierzak. I to tyle na dzisiaj, także bezpiecznie, słuchajcie, możemy je stosować. Cieszcie się tą zielenią, pięknym wystrojem w terariach właśnie tropikalnych, dlatego warto je też posiadać, warto je sobie też te jaszczurki tropikalne w domu hodować, bo wtedy mamy pięknie zieloną. I aż chce się żyć. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, włączcie dzwoneczek, żeby Wam się przypomnienia wyświetlały i oczywiście polećcie ten nasz kanał też swoim znajomym, a niech też mają, niech też widzą, niech się cieszą, niech się razem z nami wszystkimi uczą. Dzięki piękne, do zobaczenia, trzymajcie się.